dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Warzywny przypomnienie, jakie warzywa można wysiewać i sadzić jeszcze w czerwcu. Zapraszamy! Zaczynamy od wysiewów. Tak samo jak w maju, przez cały miesiąc możemy jeszcze wysiewać buraki. Są one wrażliwe na niską temperaturę, więc lepiej wysiewać je później niż wcześniej. Można je uprawiać praktycznie na wszystkich rodzajach gleb, które są zasobne w składniki pokarmowe i wodę. Można je też wysiewać w dużych pojemnikach i na podwyższanych grządkach. Kolejnym warzywem, po którego nasiona możemy sięgnąć przez cały miesiąc, jest fasolka szparagowa, zarówno w odmianach tycznych, jak i karłowych. Karłowe odmiany są nieco łatwiejsze w uprawie, ponieważ nie trzeba dla nich przygotowywać żadnych podpór. Za to odmiany pnące plonują bardziej obficie. Warto więc po nie sięgnąć, jeżeli mamy możliwość siewu, na przykład przy płocie. Nasiona umieszczamy na grządce rzędowo lub gniazdowo. Fasolka szparagowa to praktycznie bezproblemowa roślina, bardzo łatwa w uprawie. W połowie czerwca możemy jeszcze wysiewać wprost do gruntu warzywa dyniowate – ogórki, dynie, cukinie, kabaczki czy patisony. Pilnujemy jednak naszych upraw od samego początku, ponieważ dopiero co wykiełkowane rośliny są uwielbiane przez ślimaki. Potrafią zjeść niewielkie siewki, które dopiero co się pojawiły, nie pozostawiając po nich śladu. Często myślimy wtedy, że rośliny po prostu nie wykiełkowały. Warzywa dyniowate rosną dość szybko, o ile będziemy dostarczać im odpowiednie ilości wody i składników odżywczych. Wysiewając je w połowie czerwca, możemy liczyć na zbiory w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu. W przypadku wszystkich roślin wysiewanych pod koniec wiosny i na początku lata, pamiętajmy o systematycznym podlewaniu. Jest to znacznie bardziej istotne niż w przypadku wiosennych wysiewów. Na czas lata przerywamy uprawę rzodkiewki i sałaty, chyba że mamy nasiona tzw. odmian letnich, które nie wybijają w pędy kwiatostanowe, tak jak tradycyjne odmiany. Kupując teraz nasiona tych roślin, należy więc zwrócić uwagę, jakie terminy siewu podane są na opakowaniu przez producenta. Możemy się też jeszcze pokusić o wysiew kukurydzy cukrowej oraz marchwi późnej na jesienny zbiór. Na rozsadnikach przygotowanych w ogrodzie w czerwcu wysiewać możemy warzywa kapustne, takie jak na przykład kalafior średniopóźny i późny, czy kalarepa późna. Ponadto możemy sięgnąć jeszcze po nasiona kopru włoskiego, szpinaku nowozelandzkiego i endywii. Bo o tej porze wysiewać możemy wiele warzyw liściowych, w tym również rokietę siewną, nazywaną czasami rukolą. Jej liście mają wyrazisty, dość ostry smak. Roślina ta rośnie bardzo szybko. Będzie gotowa do zbioru po około 6 tygodniach i możemy ją z powodzeniem uprawiać w donicach. Nie jest jeszcze za późno, żeby wysiewać zioła, na przykład bazylię. Jest ona dostępna w przeróżnych odmianach. Warto ją mieć na tarasie lub balkonie, ponieważ jej smak idealnie komponuje się z pomidorami. I przechodzimy do sadzenia rozsad, bo jeżeli w czerwcu nie chcemy już wysiewać warzyw i ziół, to możemy sięgnąć po ich sadzonki. Zarówno te, które udało nam się przygotować wcześniej, jak również te, które nadal dostępne są w sklepach ogrodniczych. Jeżeli sadzonki te oferowane są w doniczkach przemysłowych, a tak jest zazwyczaj, to możemy je sadzić przez cały czerwiec, a często nawet znacznie dłużej. Oprócz ziół w tym miesiącu możemy wysadzać do gruntu lub przesadzać do większych donic warzywa psiankowate, takie jak na przykład pomidory, papryka czy oberżyna, czyli bakłażan. Pamiętajmy jedynie, że w uprawie doniczkowej potrzebują one bardziej regularnego podlewania i częstszego nawożenia, ponieważ w ograniczonej doniczką ilości ziemi szybciej wyczerpują się składniki odżywcze. Nadal możemy sadzić też sadzonki warzyw dyniowatych, o których była już mowa wcześniej, a także sadzonki warzyw kapustnych przygotowywanych w maju, takich jak na przykład późna kapusta, brukselka, jarmuż, brokuł, kalafior czy późna kalarepa. Jeżeli mamy sadzonki sałaty, to także możemy umieścić je na grządce lub w większych donicach. Nie bójmy się też próbować i eksperymentować. Pamiętajmy jedynie, że warzywa wysiewane w porze letniej nie mają lekko. Początek ich wegetacji przypada akurat w porze największych upałów i nierzadko także suszy. Nawet jeżeli co kilka dni pada, wierzchnia warstwa podłoża w słoneczne dni może przeschnąć bardzo szybko. Dlatego musimy pilnować starannego i systematycznego podlewania. Jeżeli w najbliższym czasie planujemy urlopowy wyjazd, warto wysiewy opóźnić do czasu naszego powrotu, kiedy będziemy mogli otoczyć uprawy należytą opieką. Życzymy udanych wysiewów i wspaniałych upraw. I zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Warzywny.